Kubas rolnik szuka żony po ślubie, nie czekał długo z rozwodem? Na jaw wyszły zaskakujące informacje. Była żona Kuby z rolnik szuka żony opublikowała w mediach społecznościowych krótkie podsumowanie dotyczące jej życia osobistego i przy okazji zdradziła, że została mamą w bardzo młodym wieku. Jak się okazuje, jej małżeństwo było naprawdę krótkie. Ada i Kuba rozwiedli się niedługo po ślubie. Żona Kuby z rolnik szuka żony zdradziła, kiedy się rozwiedli. Była żona Kuby z rolnik szuka żony jako influencerka i blogerka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje, jak wygląda jej codzienność i mocno wspiera kobiety, które nagle muszą zmienić swoje życie, tak jak stało się to jej w jej przypadku. Okazuje się, że mając 23 lata Ada Gadomska wzięła ślub, a mając niewiele więcej rozwiodła się. Ada Gadomska przyznała też, że mając zaledwie 26 lat, była już samotną mamą trójki dzieci. Dziś jej dzieci mają już 11, 9 i 4 lata i chętnie spędzają czas ze swoim tatą, kiedy odwiedzają go w domu Anny z rolnik szuka żony. Jak wiadomo, Jakub i Anna są zaręczeni, a na wiosnę przyjdzie na świat ich dziecko. Para planuje też ślub w tym roku. Okazuje się, że rozwód i samotne macierzyństwo w tak młodym wieku nie zamknęły Adzie Gadomskiej drogi do szczęścia. Dziś była żona Jakuba z rolnika ma szczęśliwą rodzinę i realizuje się zawodowo, a w sieci działa jako influencerka, blogerka i copywriterka. Ada Gadomska na swoim koncie ma też książkę Drobnostki, która opowiada o trudnej miłości, złamanym sercu i nowym początku. W czerwcu 2023 roku wzięła ślub. Po tym, jak Jakub związał się z Anną, widzowie obawiali się o ich relacje i mieli wątpliwości co do stałości uczuć uczestnika, który ma już całkiem spory bagaż doświadczeń. Ania jednak zdecydowała się dać Kubie szansę i nie ukrywają swojej miłości. Już niebawem na świecie pojawi się ich dziecko.